przyniósł mi szabelkę taką dziecięcą i mówi, jak zobaczysz tą zdziawę, to tnij ją przez pysk z lewej i z prawej. Kryptonim Klasztor, dopaść Pileckiego. To tytuł nowego dokumentalnego filmu poświęconego naszemu bohaterowi narodowemu. Skąd taki tytuł? Kryptonim Klasztor to nazwa supertajnej operacji komunistycznej bezpieki, której celem było aresztowanie i zamordowanie Witolda Pileckiego. Parę minut i człowieka nie ma, tak? A nie żałuje pan na przykład, że taki Pilecki zginął? Co w filmie? Nowe fakty, nowi świadkowie, nowe miejsca nieznane wcześniej, w których działał, ale też był prześladowany Witold Pilecki. Na przykład mieszkanie przy ulicy Pańskiej 85, gdzie była powojenna centrala grupy Witolda, tam gdzie działali polscy wywiadowcy, ale też tam gdzie zostali ostatecznie aresztowani, przewiezieni na Koszykową, Rakowiecką, a Witold został tam stracony. Tadeusz Płużański, serdecznie zapraszam Państwa na ten niezwykły film. Kryptonim Klasztor, dopaść Pileckiego.